Dzień dobry, moi drodzy! Moi drodzy, tu babka Bronka z Kociewia, moi drodzy. Ja chciałam wam powiedzieć dzisiaj, tutaj przyszłam na spacer, bo ja przyjechałam, mówię, do rodziny, moi drodzy. Do Stasia Reznera dzisiaj przyjechałam, tu do Buchlina przyjechałam. Tutaj mój wnuk, Stasiu Rezmer, on już też wiekowy chłop, jo, bo on już po 70, jo. Moi drodzy, no ja tu przyszłam trochę na spacer, przyjechałam rowerek, od Szymonka rowerek pożyczyłam. I podjechałam sobie, mówię, na jezioro, bo ja bym chciała pokazać, moi drodzy, jakie tu jest na Kociewiu piękne jezioro, jo. Moi drodzy, zobaczcie, jak tu jest pięknie, zobaczcie. Takie tereny i tu jest takie jezioro, 5 hektary, moi drodzy, a tutaj, bo ja bym chciała opowiedzieć, jo, tam nadal niedaleko są takie, co ja wam pokażę. Takie wierzby tam poprzecinane, jo. I teraz patrzcie, tu jest takie piękne jezioro. Tutaj, a tutaj mój wnuk też ma swoja łódź. Łódź ma chyba gdzieś tutaj z panem Jasiem. I pomosty takie se porobili, każdy se porobił pomost. Bo to taka wolna Amerykanka, jak w Ameryce prawie, jo. Dobra, nie będę to gadała głupo, bo będę się ze mnie śmiać. Moi drodzy, chciałam wam pokazać, że w tym miejscu, tu, jak ja byłam mała, taka malutka byłam, to jeszcze przed szkołą, jo, mojej świętej pamięci, ojciec, on takie leszczyny nam robił, takie wędki nam robił, one w stodole wisieli na gwoździach i my tu przychodzili na linę, jo, przed szkołą, godzina 3:30, my żem brali sobie takie wędki, i na takie duże haki, moi drodzy, pół ziemniaka, czy tam jedna, czy ćwiartka ziemniaka przycinie się wieczorem jeszcze zanim słońce wychodziło, jo. Moi drodzy, najpóźniej 15 po czwarty, jo. I wtedy się czekało tutaj i to się łapało liny, moi drodzy. Jaka to była zabawa, jo. No, ale ja tak mówię, pogody dzisiaj nie ma. Ale wzięłam na chwilę rower od Szymonka tutaj od tego. Takie z rodziny, takiego małego. Jo, pożyczyłam rower i podjechałam na chwilę, bo to jest kawałek, tylko tu przez pole nie radzili iść, bo babka Bronka sobie taka, o, zobaczcie, ja te takie ładne trzewiki kupiła, te nowe, jo, to wszystko amerykańskie takie. Na jeden raz, jo. Dobra, moi drodzy, ja tutaj tak troszeczkę się wstydzę chodzić, bo, moi drodzy, bo tu jakby mnie ktoś spotkał, Jezus Maria, w tej chustce i w tych okularach, to mogliby sobie pomyśleć, że to jakaś zagraniczna przyjechała, jo. A oni później przychodzą i mówią, babka, i oni myślą, że jakaś niemiecka może mowa będzie, czy może Amerykanka i będą chcieli na piwo ode mnie, jo. No ja nie mam przy sobie akurat chyba pieniędzy za dużo. Trochę mam tam dolarów i euro, ale za dużo nie mam, jo. Dobra, nie będę głupot gadała, bo zaraz będzie wszyscy się ze mnie śmiali. No, także moi drodzy, ja jeszcze tam byłam u wnuka, u Stasia Rezmera, byłam na podwórku, tam nagrałam taka trochę tak na podwórku, jak tam to podwórko tam wygląda, jo. No ale to, znaczy to nie ja nagrałam, tylko mój zięć nagrał, on tam się chramolił z tym swoim głosem, a ja to miałam nagrać przecież, Jezus Maria. No, ale dobra, tam nie będę się teraz, moi drodzy, a ja jeszcze wam tak sobie myślałam, bo ja wam, mówi taki przyjaciel, z tego, czekaj, ta z Gdańska, on się nazywa Konrad Suszek, jo. Konrad, jak ty będziesz oglądał, to ty będziesz wiedział, bo my żeśmy się umówili, że ja mogę przeczytać tego kawała. Słuchaj, ta, on taki fajny kawał przysłał teraz, jo. Słuchaj, ta, ja zaraz wam powiem. Jezus Maria, ja się trochę wstydzę, moi drodzy, bo teraz ktoś przyjedzie, to zaraz powiedzą, że jakaś wariatka tutaj przyjechała z zagranicy, ja muszę gdzieś się tutaj pójść na bok. Nie, bo to jest wstyd trochę. Jo, trochę jest wstyd, tak, wieta. Ja sama tutaj długo nie byłam, jo, na wsi, nie? Dobra, tam, moi drodzy, dobra, a tutaj zobaczcie, jakie tutaj pomosty mają eleganckie, jo, amerykańskie. Dobra, słuchaj, ta, Konrad przysłał mi przyjaciel. Pewna pani zamieściła w gazecie ogłoszenie. Chciałabym mieć męża przystojnego jak Janek, silnego jak Guslik, mądrego jak Szarik. Po jakimś czasie przyszła odpowiedź. Szanowna pani, nie jestem przystojny jak Janek,
silny jak guslik i mądry jak szalik, ale za to mam działo jak rudy. Jo, i to takie właśnie taka puenta tej mojej wyprawy. Moi drodzy, ja dzisiaj się dowiedziałam, bo mi wczoraj, znaczy wczoraj, Stasiu Rezmer mi powiedział, skociewia ten mój ten, wnuk mój, jo, się nie interesuj ta, tylko słuchaj ta, co ja do was mówię. No, Stasiu Rezmer mi powiedział, mój wnuk, że podobno mu się zostali jeszcze w domu na strychu dwie harmoszki, jo, moi drodzy, jo. Jedna chyba Wiktoria, jo, taka nazwa, a drugi to chyba Weizmeister niemiecki, 42, czy tam 50, czy nie wiem dokładnie ile basów ma, tylko że one na strychu stoją w takich specjalnych, zamknięte są, jo, jo. I teraz on się zastanawia, czy one w ogóle są sprawne, bo on nie pamięta. Nie pamięta, ale on mówi, że dzisiaj mi to pokaże, żebym ja sobie wypróbowała, jo, bo ja i tak będę kupowała jeden malutki akordeon. Dla Emilci muszę kupić, jo, i mi się też przyda, będę sobie z tym małym też chodziła, takim mniejszym. Ale Stasiu mówi do mnie, ja ci pokażę te akordeony, bo może sobie jeden weźmiesz, jo. Jak będzie w miarę taki sprawny, to sobie weźmiesz do lutnika i tam do Kościerzyny zawieziesz, czy gdzieś tam na Kaszuby i ci naprawię, jo. Ale to zobaczę, bo nie wiadomo, czy one w dupę mnie tu stały, bo tam jak za dużo siedzi gdzieś w chłodnym czy coś, bo może mole zjadły, a może rozstrojone są, może są popsute, tam nie wiadomo. Nie wiadomo. Ale ja słyszałam, jo, słyszałam kiedyś takie, bo jeszcze są kujawiaki, jo, kujawiaki i są te kujawiaki i są jeszcze Wiktorie, Weizmeistry, a ja mam tego francuskiego, jakiś tam na P jakoś, już zapomniałam jak on się nazywa i takie, i Emilcia też chyba będzie miała takiego samego małego francuskiego, jo. Ale to będę musiała podjechać za jakiś tydzień, dwa może do sklepu i kupić. Nie wiem, zaraz się zastanowię, bo to nowe, to trochę za drogie rzeczy, moi drodzy. To trzeba się zastanowić, bo może kupię używanego. Ale z używanym jest problem, bo to ja nie będę w Polskę jechała teraz, żeby próbować, jak on gra. Przecież ja też nie jestem jakaś specjalistka od tego, jo. Dobra, moi drodzy, nie będę gadała, bo zaraz ktoś przyjdzie, moi drodzy, i będą się śmiali ze starej baby, że ona tu chodzi i nagrywa i pokazuje, drzewa pokazuje. Jezus Maria, drzewa. Też mi wielki jakiś ten. Ale zobaczta, tam w oddali są wierzby tam są, jo. Wierzby płaczące, poprzecinane przepisowo, jo. Teraz takie przepisy są, odnawiają te wszystkie wierzby, a też wszędzie tam są wierzby. Te wszystkie wierzby trzeba przycinać, moi drodzy, a później później będą z tego efekty, jo, bo one będą tak rosły jak kiedyś, takie w takie kępy, takie, o, takie co dwa lata trzeba tam przycinać te witki, to na opał brać, czy tam co, i ten. I wtedy to tak ładnie wygląda, tak jak kiedyś było na wsiach, że było dużo tych wierzb, one były tak przycinane w kule, takie co. Jo, dobra, ja nie będę gadać, bo zaraz będę się ze mnie śmiali, że stara baba tutaj coś. Także chciałam powiedzieć tylko, moi drodzy, zobaczcie, że ja jestem na Kociewiu, a tam w oddali taki lasek jest. I tam mieszkają Antoszki, mają dom, a za tym laskiem mieszka ciocia moja, jo. Moja ciocia i jutro tam idę na kawę do cioci i do kuzynek idę. Jo, tam do kuzynek idę. Przed południem jestem umówiona, bo my po południu jedziemy. Jedziemy do Gdańska, bo wie ta, że ja już nie mieszkam, nie? Ja nie mieszkam na Kociewiu już, tutaj na tej granicy. No nie, 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 ja tam nie mieszkam, ja tu nie mieszkam już. Bo ja zawsze mówię, że ja kociewiaczka, no ale ja tu już nie mieszkam. No jo, żebyś to wiedzieli, że ja tu nie mieszkam. Ja tylko pokazuję, no, pokazuję jak je. I tyle, i wszystko. Moi drodzy, ja się postaram tego kawała wam ten może wstawić jako taki żarcik. Taki żarcik, zobaczymy, czy jak tam się nagra, bo mi się telefon w którymś momencie tam na Messengerze mi się tego ciemno zrobiło i ja go takiego mam niekompletnego, he, no, a może jeszcze raz go nagrą, zobaczymy zaraz, jo. Dobra, moi drodzy, ja tu pitola, ale zimno dzisiaj je, okulary założyłem, bo oczy mnie strasznie bolą, jo, jo. Dobra, moi drodzy, jak dobrze pójdzie, to może mi tam od wnuk Stasiu może mi ten akordeon może mi da. Może mi da, jak będzie w miarę sprawny, bo ja nie będę przecież tam tego grata nie będę dźwigała, żeby płacić 2000 za naprawa przecież. Jo, jo. Dobra,
tam nie ma, było, minęło, bo ten jeden to jest poświęcenie pamięci Reginie właśnie tu, Rozmarowej. Jo, ta Wiktoria Czarna, tylko ja nie wiem, czy ona tam na pewno je, bo on mówi, że on nie pewien. On mówi, że dwa akordeony chyba ma na strychu schowane w futerała. Dobra, moi drodzy, kocham was i do zobaczenia na łączach. Pa, 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 cześć, pa. Do zobaczenia, hej. Co? Bo jak o nie wiesz? Dobra. Idziemy zobaczyć. Co? Oj, się rozwalił. Gramy. Wiesz, dobra. Mama mi rozwaliła. Rozwaliła mama? Bo jak nagrywa. Cieplony. Kociewiaków. O, kociewie. Kociewiaków. Ty jesteś kociewiak. Nie. No jak nie? Tak, ja też. Spod lasu, ale kociewiak. Tam też kociewie. No. Aż ze siecia. No. Bo jak nagra kurki. Bez selfie. Tak. Idziemy zobaczyć. Zobaczymy. Moi drodzy, a ja jestem na Kociewiu. W Bochlinie, kujawsko-pomorskie, moi drodzy, na granicy Pieniążkowo-Bochlin. To jest taka granica niedaleko. 1,5 kilometra stąd jest granica, gdzie się kończy województwo bydgoskie. Kiedyś się nazywało bydgoskie. Granica bydgoskiego z gdańskim. O, tu piesek. O, jakie dredy masz. Hello. Co? Pilnujecie kurek? Lisy przychodzą tu w nocy, nie? Po to grodzenie, ja wiem. Lisy przychodzą. I kuny. Tam na tych rybach to nie za bardzo, nie byłoby za przyjemnie. Ale jakbyś ubrał ciepły swet i taki przeciwdeszczowy, to ciepło by było. To mówię, że u nich jest ładnie w Częstochowie. Mówi 17 stopni. No tak, ale Częstochowa tu jest daleko. Od północy. Emily! W telewizji jesteś. Zachowuj się. Słucham się, mówi.
Kocie łby. Miau. Miau. Uwaga na koty. Uważaj na koty, żeby cię kot nie zaatakował.